Halo, halo, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Seba gra z tej strony. Zapraszam was na kolejny poradnik do gry Euro Truck Simulator 2. Ten poradnik również będzie dotyczył tego, jak zainstalować mapy Promoc, Poland Rebuilding oraz RusMapę, ale pod wersję gry 1.50, czyli tą najnowszą wersję gry Euro Trucka, jaką mamy w tej chwili do dyspozycji. Pod ostatnim odcinkiem, pod ostatnim poradnikiem z ETS-a zauważyłem, że odzew jest dosyć spory, dużo łapek również, dużo tam pozytywnej reakcji, ale i też były osoby, które nie do końca zrozumiały, jak to działa, jak to wszystko zrobić. Też pojawiła się po prostu nowa wersja gry. Tamten poradnik był nagrany na wersję 1.49, czyli starszą wersję gry, starsze modyfikacje. W promocie pod 1.50 pojawiło się więcej plików i to po prostu budzi tam jakieś, że tak to ujmę, obawy. Jakieś. No po prostu ludzie się w tym mylą i nie do końca wiedzą, co z tym faktem zrobić. Także nagrywam ten poradnik nowy pod najnowszą wersję gry. Także przechodzimy do instalacji, pobierania. No i za chwileczkę wszystko tutaj zobaczycie, jak to działa. Na początek wchodzimy na stronę polandrebuilding.pl i tutaj klikamy, o, tu, jeszcze raz, polandrebuilding.pl, klikamy tutaj zakładkę pobierz i mamy tutaj pierwsze z brzegu aktualizacje Poland Rebuilding, bla bla bla. I warto na początek, na sam początek, chcecie instalować tą modyfikację, te mapy i tak dalej, promoc i tak dalej, to musicie posiadać te DLC mapowe. East, Skandynawia, Francja, Włochy, Baltic, Black Sea, Iberia, Bałkany. Te DLC musicie posiadać w swoim Eurotracku. Klikamy tutaj pobierz, pamiętajcie, Poland Rebuilding wersja 2.5.9 pod ETS 1.50, promoc 2.70. Klikamy pobierz i przechodzimy tutaj na dół i klikamy pobierz promoc. Przechodzimy od razu do promoca, także nie będziemy tutaj tak ten, tylko ze strony Poland Rebuilding przechodzimy do promoca, klikamy tutaj pobierz i jesteśmy na stronie download promoc do Eurotracka i tutaj jest ta wersja. Tak jak wspominałem wcześniej, musicie posiadać te DLC, które są tutaj opisane, żeby to po prostu działało. Wersja 2.70, klikamy installer, ale moment, ja się tutaj muszę zalogować. O, klikamy installer i bardzo ważna rzecz, na sam początek musimy wygenerować plik dev. Także klikamy tutaj, aby wygenerować plik dev. Tutaj sobie zaznaczacie, co tam macie. Ja generalnie tutaj nie zaznaczam nic. Po prostu tak jak jest, tak generuję. No i generacja poszła, plik został pobrany. I tym samym cofiemy się do kroku wcześniejszego i przechodzimy do przejść do kroku drugiego. I teraz mamy tak. Tutaj możemy wesprzeć twórców, czyli kosztem 1 euro możemy pobrać po prostu cały jeden plik spakowany właśnie promoca, albo przejść po prostu na darmowy serwer, tylko że tutaj jest ograniczenie czasowe i tak dalej. I tutaj mamy plików 11. W poprzednim poradniku tam było plików 9, bodajże, o ile dobrze pamiętam, ale do wersji 1.49. Tutaj się troszeczkę rozszerzyło, także mamy 11 plików. Wszystkie te pliki sobie pobieramy osobno. No ja tego nie będę robił, ponieważ już mam, a po, tak jak mówiłem, no jest limit czasowy też, tam chyba co 5 minut można pobierać jakiś plik. Także wszystkie pliki pobieramy i pobieramy narzędzie 7-Zip albo WinRAR, czyli program do rozpakowywania. I potem jak mamy wszystkie 11 plików, musimy kliknąć pierwszy plik pobrany, wypakuj.
i wtedy się będą wypakowywać już wszystkie po kolei. Dobra, ale sprawę promoca, pobierania promoca mamy już z głowy. Także tu jest kolejność dla samego promoca, ale ja Wam pokażę trochę inną wersję. Także promoc załatwiony. Cofiemy się do Poland Rebuilding. I tutaj pobieramy PL Rebuilding All. Tutaj obojętne, z którego źródła chcecie pobierać. W każdym razie pobieracie tutaj Poland Rebuilding All, czyli pobieracie całość. Cały dodatek Poland Rebuilding. Tu są osobne części, a tutaj jest po prostu w całości i również je potem wypakowujemy 7-Zipem lub WinRarem. Kolejna sprawa to RuzMapa. Wchodzimy na stronę modland.net. Najmniej na tej znalazłem, no chyba, że macie jakieś lepsze źródło. Ja używałem właśnie modland.net. Wpisujecie RuzMap albo po prostu ja te linki też wrzucę w opisie pod filmem. Pobieracie RuzMap, macie tutaj zakładkę RuzMap, zjeżdżacie na dół i tutaj macie do pobrania RuzMap V2.51. Następnie na tej samej stronie modland.net wyszukujecie Poland Rebuilding RC1.0, czyli Road Connection, Road Connector, czyli łączenie dróg z promoca, RuzMapy i Poland Rebuilding. I tutaj zjeżdżacie na dół i również macie do pobrania. To jest wersja pod najnowszą wersję tych modyfikacji i Eurotracka. Te linki oczywiście wszystkie będą w opisie. I mamy RuzMapę pobraną, mamy promoca pobranego, Poland Rebuilding i ten Road Connector, czyli to łączenie dróg. Wypakowujemy promoca. Ja mam to w jednym pliku, no bo ja tam wspieram tych twórców, ale wy będziecie mieli tych plików 11. W każdym razie klikacie ten plik numer 1, dajecie wypakuj, no i wtedy te wszystkie po kolei się pliki wypakowywują. Ja używam WinRara, ale polecam 7-Zipa. Wydaje mi się, że jest nieco lepszy, dokładniejszy ten program do rozpakowywania po prostu tych plików. Dobra, mamy wypakowane i takie pliki powinniście otrzymać po rozpakowywaniu albo tego jednego pliku, który ja rozpakowywałem, albo tych 11 plików, które się pobiera tam po prostu z tym ograniczeniem czasowym. Assets, Map, Media, Model 1, Model 2, Model 3 i DLC Support. Tego nie rozpakowujemy, zostawiamy to. Redeem to też, to jest akurat nieważne. Ważne jest to, żeby każdy plik miał końcówkę SCS. Każdy wypakowany plik musi mieć końcówkę .scs. Tak jak widać, każdy ma SCS. Na to nie patrzcie. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 plików SCS i tą całą zawartość plus plik dev, który generowaliśmy na samym początku, wrzucacie do folderu mod. Ja tutaj o, tak to zrobię. Wrzucacie do pliku mod. Ja to już tutaj mam wrzucone. Już Wam pokażę, gdzie to jest. Nie jest to tutaj, w tym miejscu. Oczywiście dokumenty, Euro Truck Simulator 2, mod. Tam wrzucacie te pliki pobrane. Następnie wypakowujemy Poland Rebuilding. Otrzymacie plików 4 pliki i również je wrzucacie w to samo miejsce co promoc, czyli tutaj to są te 4 pliki PL Rebuilding 2.59. To samo robicie z RuzMapą. I z RuzMapy wychodzą 3 pliki, także dev, map oraz models. Również wszystkie są z końcówką SCS, tak samo w Poland Rebuilding i również tutaj wrzucacie. No i tak samo do tego samego folderu wrzucacie Road Connector, czyli połączenie tych dróg, ten plik CNX. Ja go mam tutaj. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o pobieranie i w zasadzie instalację.
Przechodzimy do gry. A w grze. Teraz jest bardzo ważna rzecz, czyli ustawienie kolejności tych wszystkich modyfikacji. Jak widać, tutaj są one aktywne. No i zaczynamy od kolejności takiej, że na samym dole jest RuseMap, podłoga dev. Potem dajemy Promote Assets Package. Package, czy ja tam z angielskiego cienki jestem, to może nie będę tego po prostu wymawiał. Następnie Promote Models, paczka trzecia. Promote Models 2. Promote Models 1. Kolejno Promote Media Pack. Promote Map Pack. I Promote Definition Pack. Następnie, tu już jest akurat proste, bo Poland Rebuilding numeruje swoje pliki. Także 4, 3, 2, 1. Assets, Models, Map i Dev. Następnie nad Poland Rebuilding dajemy RuseMap Models i RuseMap Map. I na samą górę dajemy Promote, czyli Road Connector, czyli to jest to. Ten pliczek jeden, co pobieramy, jego dajemy tutaj. I powyżej tego wszystkie inne tam modyfikacje, jakieś, ja mam tutaj jakieś silniki, jakieś dźwięki, ruch drogowy i tak dalej, i tak dalej. Zatwierdzamy tutaj, no i po prostu potem czytujemy grę. Ja wam jeszcze pokażę na przykładzie, żeby nie było, że to jakaś ściema. Wszystko ładnie, pięknie działa, wszystko ładnie, pięknie widać. Będziecie mieli właśnie tutaj napis RuseMap i wczytywanie. Nie wiem, czy to się da zmienić, czy osobiście preferuję tam napisy Poland Rebuilding przy ekranach ładowania, ale to jest w zasadzie tylko i wyłącznie ekran ładowania. Oczywiście pierwsze załadowanie tych modyfikacji będzie trwało dłużej, także jeżeli gra będzie się wam dosyć długo ładować, nie przejmujcie się tym, po prostu to się musi wszystko wczytać, wszystko się musi tam poustawiać do profilu i wtedy następnym razem, jak będziecie grę wczytywać, no to pójdzie to troszeczkę szybciej. Oczywiście zależne jest to od możliwości waszego komputera. Kierownicy nie mam akurat podpiętej. No i mamy tutaj nawigację, mapa świata. No i tyle. Tutaj mamy Rosję, Moskwa. Nie wiem, dlaczego są nazwy spolszczone. Nie mam pojęcia. Jest Mińsk, jest Połack, Nowogród Wielki. Nie mam pojęcia, dlaczego tutaj są spolszczone niektóre nazwy rosyjskich miast. No ale tak jest. Tak jest, także na to już nic tutaj nie poradzę. W każdym razie tutaj mamy RuseMapę, tutaj mamy Poland Rebuilding z, jak widać, Augustów. Tutaj na przykładzie można widać jakiś dziwnów, Międzyzdroje, Bałcz, jakieś takie miejscowości mniejsze, większe. No i Promoc cały jest również czytane, co zresztą widać tutaj na przykład po Islandii. O, nawet tu jest jakiś kraj. Muszę się tutaj kiedyś przejechać. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o mapy. Jak widać, wszystko działa, nic nie wyrzuca, bo też były takie komentarze spod poprzedniego poradnika, że mapa wam wyrzucała na ekranie, gdy się po prostu mapę oddalało, przybliżało. Tutaj takiego problemu nie ma. Wszystko działa jak należy. Żeby też nie było, że się nie da po prostu wczytać gry. Oczywiście, że się da. Jak widać, wszystko działa. Nie ma żadnego problemu w tym, żeby po prostu grę wczytać i żeby to po prostu migało. Jak widać, wszystko jest w porządku. No i to by było tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Wszelakie pytania, jakie będziecie mieć, po prostu śmiało zadawajcie w komentarzach. Ja w miarę możliwości czasu będę na te pytania odpowiadał. Z mojej strony to tyle. I do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i cześć.